PD2 jest piękne. Myślę, że i tak Koko dłużej pogramy. Zobaczymy, jaki będzie vibe w środę. Jak dalej będą ludzie, to może nawet i Halloween przeniesiemy. Halloween se zrobimy wtedy. Halloween se zrobimy wtedy, kiedy będziemy mieli ochotę robić Halloween. Na naszych zasadach. Na naszych kurwa zasadach, a nie wtedy, kiedy jest rozpisane. O, są prawdziwe gity, kurwa. Ale właśnie pisałem z koleżanką, ze znajomą, z przyjaciółką w sumie i piszę jej, że właśnie ty, ja nie wiem, czy będę na Sylwestra, no bo ja tak nie lubię, jak ktoś mi wyznacza daty, ja to lubię spontany. Dokładnie. Ej, ale teraz już wiadomo, gitownia i tak dalej, ale miałem zawsze tak, że walentynki zawsze pierdoliłem i niektóre dziewczyny moje tam się, jak w jakichś tam związkach byłem, się obrażały, a niektóre w ogóle w dupie mieliśmy walentynki. Potem już miałem w ogóle w dupie walentynki. Ale zawsze robiłem tak, że zawsze skip walentynek. I jak coś, to tydzień, dwa tygodnie później, nie? A potem w ogóle ojebałem to święto w ogóle jakieś. Bo to jest święto zrobione pod marketing i handel różami. Słuchaj, jak ja ograłem to. Zacząłem być z moją żoną tydzień przed walentynkami. No i potem obchodziliśmy rocznicę. Oczywiście. A nie walentynki. Łączona, tak jest. Miałem jakąś taką dziewczynę, która strasznie takie święta rozpisane, jakby czciła kurwa wszystko, co by się dało, to by czciła, nie? Dzień, człowieku, wyjścia z psem na spacer. Dzień pogłaskania kota, nie? A walentynki, no to jak święto narodowe. I specjalnie całkowity skip, bez tematu, nie? To prawie się rozstała ze mną. Jak to, walentynki, masz mi w dupie i tak dalej. Strasznie nie lubię takich sztywnych tych świąt. I tłumaczyłem, że to kurwa... To... Przecież walentynki zostały stworzone według mnie po to, żeby zarobić więcej siana dla przedsiębiorców. No jest, tak. No nie ma vibe'u, nie? Tak na siłę, kurwa. Jeszcze wszędzie są kolejki. I wszędzie są kolejki. Są I to jest popierdolone, nie? Że nie da się wyjść, tak. Kurwa, na przykład, ej, chodźmy gdzieś teraz. Słuchaj. Tak. A jak ja pracowałem jeszcze jako kelner i widziałem na 14 lutego, co się dzieje. Ja pierdolę, sztywno fest, wszystko na siłę, połowie się nie chce. Bo ale tak trzeba. Byleby wrzucić zdjęcie na Instagrama. I Instagramy, tak. Z tego taką bekę, o chłopie. Tak o, jest. Kurwa. Adikos, czy chce 50 Worldstone Shardów na korupty? Wiesz co, daj, pewnie, chętnie przyjmę. No, będzie korupcone. Podzielę się z wami jak coś, nie ma problemu. Jak coś, to ode mnie. No, nawet mapki, nie? Można korupcić. Mapki, to wszystko, tak, dokładnie, jeb, jeb, jeb. A co daje tak naprawdę korupt mapy? W sensie tylko podbija te wszystkie statystyki, czy coś jeszcze, jakiś bonus może być? Nie, chyba tylko podbija, wiesz? Okej. Okay. O kurwa, 50 WSS-ów. Nice. Dzięki Adikos, potężny donate. Film kuzynka. Siema, Jingled. Chciałbyś wyruchać moją kuzynkę? Jingled? Ale szczerze pytam. Kiedyś moja kuzynka przyszła do pracy, nie? Do Siuxa, tam gdzie pracowałem. Knajpy w sensie. I przyszła, no, ona miała tam luźne dwa tygodnie, to nie chciała zamulać i coś porobić. To mówię, dawaj na promotorkę, na nie promotorkę, tylko na hosta. Host to jest stanowisko, na którym stoi się przed restauracją i jak jakiś gość podchodzi potencjalny, to się podaje kartę i odpowiada na pytania. Ewentualne i zaprasza i wskazuje, gdzie ma dana osoba usiąść. Przyszła na pierwszy dzień, ale to, że ona jest moją kuzynką, wiedział tylko kierownik. Oddelegowali do niej takiego mega spoko ziomeczka, bardzo ogarniętego, miał 40 lat już wtedy, takiego Adama. I wtedy też moja kuzynka przyszła, już zaczęła się tam przebierać i tak dalej. Ja tak podchodzę do Adama, o. I jak? Jak ci się podoba, dziewczynka? A on mówi, że no, mówi, że chyba będzie zapraszane do chaty. Ja już mówię, dobra, idealnie. Pytam się go, czy mu się podoba. A on mówi, że no, mogłaby połknąć, jak najbardziej. A ja mówię, o, to fajnie, że ci się podoba moja kuzynka, dobrze, że się poznaliście. I takiego buraka spalił, kurwa. Chłop nie wiedział, co się z nim dzieje. I pytam się go, a moją mamę też chciałeś wyruchać? Bo ja już nie mam pewności. Na wykroku. Na wykroku, piękna sprawa. Ale powiedz mi, już cię gardło boli, czy jeszcze nie? Już boli, no. No to przejebane. No to dobrze. Tydzień z głowy będziesz miała. A bierzesz coś? Jakieś wcześniejsze leki, tak na szybkości, jakby bombardujesz już. Ja tak mam, że jak mnie coś zaczyna jechać, to instantowo akcja, nie? Żeby zatopić, zabić w zarodku. Nic, żadnych leków nie bierzesz. No, jak mój stary. Chory i tak dalej. Ja też tak robię. Ale ja też tak robię! Ale żona mówi, brać leki? Mówię, nie lubię leku. To kurwa nie lubię leku. Znaczy na niebie, mówię, nie mów tak. I chuj, przebiła leki, wziąłem. Ja tylko ibuprofeny, zawsze. Dużo i tyle. Ja tylko mefedron. Jakiś kaczel, kurwa.
Ewentualnie jakiś płyn do pukania, do czyszczenia felg. Ja pierdolę, pięknie jest dzisiaj, ale gitownia. Daj panie spokój. Banan ma roboty jak w gastro. Pi po 6 godzin, niewyspany kolejny dzień. Zamknięcie roku w firmie i potem jeszcze montaż. I wyjebany cały czas na low battery. Jedziemy. Jak coś z tym mefedrą można ogarnąć. No. Oczywiście nie w Polsce, oczywiście w... I tylko ten legalny. O, Sacred Armor setowy. Pierdol! O kur, dobra, myślałem, że złoty. Fuuu! Wytyrałem. Jaki omry, jak dłoń. Trikacz. Najpierw, mówię się tak, pijam. Najpierw kolor, potem item. Chłop wyskoczył z bloku, ale falstart. No to co mogło być, Trael? No tak, znaczy tutaj jest wiadomo, zielony IK, nie, ale tak, to złoty Tyrael. Tylko, że masz 1 do 9 szans na to, 8 na 9 masz Templariusza, 1 na 9 Tyraela. No temp też spoko, nie? To... Przedwczesny to był. Dobry strzał był, kurwa. Dobry strzał przedwczesny. No, 5 max też weszło lightningowego na nim. Ma na najlepszym się zdarza, no właśnie. Po prostu cała przyjemność po jego stronie. Tak jest, bo jestem gentlemanem. Cała przyjemność po mojej stronie. O! Ormus! O kurwa! Plus 3 do Combustion, to chyba dobrze, co? Pytkę. Tak zwane wpy... Na korucie to się wydarzy. Od razu korab. 3, 2, 1, go. Pizda. Koniec. A to był dobry draw. No mógł być lepszy, no. No mógł być lepszy. Bez korabta to trochę tak się jakby nie liczy, nie? No, korab to jeszcze nie wydrapione. No, no bez korabta to jeszcze nie wydrapione. Tomek, siema, Linky Dinfi, kurde no... Sura potrzebuje, dlatego jadę jedną za drugą, w końcu wypadnie, nie? Sura potrzebuje jednego i mamy infi. Mamy Bera i Sura, więc... Insta Switch będzie na najemnika z drugiego aktu, który będzie mógł bardzo dużo przeżyć. Chos mi powiedział dzisiaj, że Defiance Aura tej śmiałości daje tutaj normalnie damage reduction, kurwa. Nie wiem, jaki jest przelicznik. Ale ty mówisz coś, Chos, że 8% dostałeś coś takiego? 9. 9. I to jest mega dobrze. 9% ma mój Merc, 9% mam ja. O! Combat Skill Barbarian. GG. No, i to działa, że 9-9, a nie tak, że na gościa używającego aury działa mniej. 9-9. 100% używania. Zajebiste. To ja też bardzo, bardzo chętnie. To jest dobre, dobra sprawa. O kurwa! Ty, Obi-Wan Kenobi! Wezmę, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. OM! Nice! Runeczka OM! Icy! Mamy coś! Chlapaczyk! I to taki słuszny. Mamy, let's go. Jedziemy! Więcej multishota, szybsze salwy, strzelać bez rozkazu! To omik, pięknie. No, tak naprawdę East Vex i możesz tego oma dodać do... zamienić za Sura. No. I najlepsze jest to, że wiesz co, że mam Vexa. No, poczekamy. Spoko, się farmi. Pofarmimy, poczekamy, może naturalnie coś wypadnie, zobaczymy. Ale tak naprawdę byś ten wymienił za Sura i potem możesz kupić Insta za 15 włosesów. No tak, w sumie tak. No to ja już mam to. Tylko trzeba to przetradować. Kurwa. Ja mam ten, właśnie znalazłem jedną ofertę. No to dawaj. Chłop daje Sura za... Za Insta i Oma, tak? Za Insta Vexa. Za Insta Vexa, tak? No to już, to możemy... To od razu. Ja dam mu Insta Vexa. I Oma. I Oma. I jedziemy z Surkiem, a potem sobie Insta dokupię za WSS-y, bo mam 50. Tutaj na czacie masz gierkę. Już jazda? Dobra. No od razu. O kurde, od razu. Ja nie gadam z ludźmi na tradach, wyrzucam i uciekam. Hi. Zaraz coś przyjdzie i zajebie. Kurde. O, jest, nice, dobra. East on Vex. Dziękuję bardzo. Ista teraz potrzebuje tylko. I jedziemy. Z Infinity. Ah, to się spotkom kubuje te sury? Czy jak się... Kluczem. Ja. Klucz. Tak jest. Dobra, jest Berek, siedzi. Ber. Mal, ber. East jeszcze mordy. Kurczę, fajny ten trade jest w tym sezonie, bo jest kurde dużo osób i jest ta płynność taka, że naprawdę... Jest płynność potężna. Czegoś szukasz, to jest. Chłopie, to jest chore, jak szybko tutaj ludzie reagują na trady i jak szybko można coś sprzedać, kupić, jakby umówić się na małą czarną. Co to za mod jest? Chujowy. Nie ma co gadać. Okej.
No dobra. No to co? Ubieramy najemnika. Jedziemy. Per. Mal. Per. East. Infinity. What? Co jest? Maksymalna rolka. ED i maksymalna rolka. Perfect. Perfect Infinity wyszło, czajcie to? Maksymalna rolka ED i maksymalna rolka Enemy Lightning Resistance. Co jest? Co jest? Czegoś takiego jeszcze w życiu nie miałem. Patrzcie, jaka była mała na to szansa, na takie coś. Jest mniej niż 1% szans na Perfect Infi. Jezus, jak przygrzmiało. Można by to... Można to sprzedać i kupić za to Infinity dodatkowe i jeszcze mieć runy na resztę giru. Albo coś takiego. Bo ja to w perfekty tam nie za bardzo, nie? Nie jestem jakiś ten. Nie jestem jakiś nie wiadomo jaki. Jakbyście, jakiś specjalista trade'a tutaj na czacie jest może? Jakbyście wycenili perfekty? Wypierdol to za 6. Bo przynajmniej ci pójdzie, bo wiem, że za 10 to nie zejdzie. Nie ma kolejnej opcji. Ale kurwa, 6 nie, to jest teraz 6 to jest mało. Za perfect roll, tak rzadki, to mi under 1%. To ja pierdolę, nie sprzedaję wtedy w ogóle. Ej, ale 6 to jest ten, to jest cena dwóch berów. To jest mniej niż to, co włożyłeś tam. No. No nie. 6 HR to 2 bery, no. No to nie sprzedaję, to pamiątka. Ale wiesz, wystawić można, nie? Jebane. Wystawić można zabiegać. Oczywiście. Ja w tym, wiesz... Mi to nie robi, ja nie potrzebuję, wiesz. Przynajmniej podwójnie. Wystawię to za 12 HR, co? 12 to mało asterofon, 15. No. 12 to jakby podwójna wartość, nie? Cejlo, całe polskie community PD2 będzie się montować na tą wykałaczkę. No, ale szaleńców nie brakuje, to jest bardzo dobra baza. To nie jest jakieś gówno CVC. To jest naprawdę bardzo dobra baza. Jak ktoś kmini Diablo, to wie, że to jest świetna baza, tylko no nie ma ED. Jedyne co, to nie ma ED dodatkowego, nie? Do tego Infi to niektórzy będą chcieli sobie zwalić konia.